Witam was serdecznie już w 13 odcinku Piwko z Bolkiem. Ja jestem Bolek i dzisiaj pijemy nowe piwo, nie wiem w ogóle jak się nazywa, Browar Hoplala Black Currant Hoppy Ale. Ma prawie 6% alkoholu i 15% ekstraktu. Let's get it. Ciekawie wygląda. W ogóle nie wiedziałem, czy można to mieszać, czy nie. Znaczy nie wiem w ogóle, czy można to mieszać, bo jakby tutaj po jednej stronie tak trochę tego zostało. Nie, właśnie to jednak miesza. Ale to jest chyba gazowane. No, chuj wie, spróbuję. Dziwnie to smakuje. A jeszcze 2 lata ważne. Zapomniałem w ogóle w ostatnim odcinku wam powiedzieć, że byłem w Szczecinie. Ponagrywałem tam troszkę, tutaj widzicie w tle. Zajebistego burgera zjadłem, który był naprawdę znakomity, lecz niestety nie była niedziela handlowa i nie mogłem pochodzić sobie po sklepach i chodziłem ciągle po Żabkach. I byłem w 4 czy 5 Żabkach w Szczecinie i ani jeden sprzedawał hot doga. Na śniadanie jadłem kurczaka w KFC i na obiad właśnie tego hamburgera, a tak to chrałem sobie browary i chowałem je tak, żeby po prostu tam nikt nie widział, bo kurwa nie wiem jak to jest z tymi kamerami w mieście. Nie wiem w ogóle ile się płaci za mandat w miejscu publicznym, jest to dużo czy mało? Piszcie w komentarzach, mi się wydaje, że chyba 500 zł, co nie? Zaczynamy z pierwszym pytaniem. Czy nagrałbyś odcinek na temat wersów o Polsce, nawiązania do Polski w niemieckim rapie, na przykład Piesze, The Drecksbulle, Hört mich an, Ich habe nichts gestohlen, plane eine Flucht über Holland oder Polen. Planowałem taką serię, dla tych, którzy nie wiedzą skąd ta zwrotka jest, jest to zwrotka z kawałku Lila, również ten kawałek przetłumaczyłem na moim kanale i tak się zastanawiałem i nie wiem w sumie czy to wstawić, bo jakby bym musiał ciągle te zwrotki tłumaczyć, ale to nie są jakby fajne rzeczy. Nawijają o tym, kurwa, że przemycają rzeczy do Polski lub po prostu uciekają z Polski lub biorą towar z Polski. No wow, kurwa. No nie wiem, czy się jest to coś, z czego można się chwalić. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli jesteście zainteresowani taką serią tam na dole. No w komentarzach po prostu. Czy byłeś kiedyś na Oktoberfest? Na razie jeszcze nigdy nie byłem na jakimś Oktoberfeście. Wiem, że są w jakichś knajpach i tak. Ogólnie to się więcej świętuje pewnie w Bawarii. Ale często tutaj chodzę na tych Weihnachtsmarktach, czyli nie wiem, jarmarkt, po prostu tam, gdzie możesz pić grzane wino i tak, to w sumie jest spoko, ale też w sumie jest szkoda płacić za to pieniądze. No może w tym roku pójdę i nagram relację z tego, jak to wszystko wygląda. Jak będziesz w Polsce, polecam spróbować 3 korony, mega mocne. Piłeś kiedyś Amarenę. Zawsze marzyłem o tym, żeby kupić tą Amarenę. Nie wiem w ogóle, dlaczego nigdy nie kupiłem, ale chyba nadeszła pora, żeby ją w końcu kupić. Aktualnie też byłem w Polsce, lecz jeżeli będę następnym razem, to kupię ją i zobaczymy, jak to wszystko będzie. Czy będzie dobra, czy nie. Może nagram recenzję i tutaj przestaję to moim ziomalom. Czy czekasz na płyty Kapitala, Sejeda, Asze i Ańco Zim? Z tych wszystkich raperów na ani jedną płytę czekam, bo z tego co ja pamiętam, Capitebra, jego ostatnie kawałki nie były takie spoko. No nie wiem, kurwa, już po prostu tej energii w sobie nie ma według mnie. Lecz nie sprawdzałem ostatnich nut, może będą teraz coraz lepsze. Sejeda to w ogóle nie słucham, nigdy nie byłem wielkim fanem. Asze, wiecie jakim jest to. Czeczeńskim Żydem. Nie no, w sumie to on w sumie zajebiście nawija, ale no nie wiem, jakoś mnie to tak jeszcze do końca nie przekonało. Lecz ten FH i tak te kawałki były spoko. Ja co z nim to w ogóle nie czekam na ich kawałki. No tak więcej Jesus mi się tak podoba z tych wszystkich. Ale zobaczymy jak to wszystko będzie teraz siedzi. Tak może gdy wyjdzie wypuści album to by był kozak, nie? Tak od razu, pierwszy dzień. Siema Bolo, mam pytanie do ciebie odnośnie twojego dzieciństwa. Czy miałeś dużo ziomków w Niemczech polskiego pochodzenia czy sami Niemcy? Bolo git. Niestety mało ziomków miałem polskiego pochodzenia i w tym ostatnim filmie opowiadałem o tym, że miałem przyjaciela Żyda polskiego pochodzenia, lecz on w ogóle nie rozmawiał po polsku, on jakby tam miał dziadka czy tak z Polski, dlatego powiedziałem polskiego pochodzenia, bo jakby tam trochę tego jest, nie? Ale tak jakby kolesia, który naprawdę napierdala po polsku, to niestety nie miałem. I dlatego rozmawiałem ze sobą i zaczynałem robić YouTube'y. Powiesz coś o raperce Żużu? No co mam powiedzieć? Zajebista raperka z wyglądu, jak i też muzycznie.
Aktualnie już nie słucham, ale te hardcore high, te różne kawałki lub kiedyś, gdy była u Sixten, zajebiste czasy, zajebiste nuty. Bolo, zrobisz odcinek z kimś Aisa Zim, ewentualnie alternatywnie Finch Azucjal, Szwesta Ewa lub Hatar. Nie miałbym problemu z nimi nagrać film, lecz wiecie jak to jest. Oni chcą hajs, to i tamto. Pewnie jakieś kłótnie by były, a chuj z tymi raperami, kurwa. Wolę nagrywać te filmy na ich temat i tak i gdzieś tutaj się chować. Ale dobrze, że powiedziałeś, że Finch Azucjal jest raperem, bo większość w ogóle o tym nie wie, że on zaczynał właśnie od rapu. On teraz robi takie techno, to i tamto, które nie jest aż takie złe, no po prostu niemieckie techno, jest jakie jest. Przypomina to nawet tak więcej szlagier, ale chłop naprawdę robi dobrą robotę. On kiedyś był w tych bitwach freestyle'owych Rapa Mydło, w którym był też Capital Bra. Mordy, nie chcę wam mówić, ale to piwo jest naprawdę chujowe. Naprawdę mi nie smakuje, kurwa. No nie wiem, kurwa, no nie chcę mówić o tym piwie źle, kurwa, bo może to byłby zajebisty sponsor, ale no nie wiem, mi jakoś teraz nie smakuje. Może być, kurwa, że mi będzie w chuj mocno smakowo, no. Ale patrzcie, tak wygląda te piwo wygląda, no, jak kompot babci. W sumie też tak trochę smakuje, ale nie wiem, jakoś tak kwaśny jest. Nie wiem, według mnie nie można, kurwa, mieszać piwo z kompotem, no to brzmi, to kurwa, no nie wiem, to brzmi, smakuje, kurwa, jakoś źle. Byłeś w każdym mieście w Niemczech? Nie, bo jest tyle miast w Niemczech, byłem tylko w Potsdamie, w Berlinie akurat, bo tutaj żyję, byłem w Brunswicku, w Kolonii, a i w Frankfurcie nad Odrą. A i byłem jeszcze w Stralsund, czy Rostock, nie, jak się to nazywa, tam koło tej Rugi, tej wielkiej wyspie, niedaleko Polski. Bolo, może jakiś film na temat Blachy 2115? Czy faktycznie kopiuję niemieckie utwory 1 do 1, beat i teksty? To jest dosyć ciekawe pytanie. Planowałem taki film, ale stwierdziłem, że to kurwa bez sensu, bo już tyle ludzi o tym opowiadało. Dużo komentarzy na ten temat znajdziesz. No nie wiem, kurwa, może bym mógł zrobić taką pseudo reportaż, gdzie kurwa będę go szukał tutaj po Berlinie, bo wiem, że niedaleko mieszka. I bym kurwa go pytał to i tamto. Co ty o tym sądzisz? Przepraszam panie, czy pan naprawdę kradnie utwory? Tak jesteś bym mógł nagrać, ale nie wiem czy to kurwa się opłaca nagrywać jakiś pseudo dokument o tym lub po prostu taki typowy film o tym czy on kradnie te bity, teksty i tak dalej, bo w sumie no tak, jakby struktura tych kawałków jest identyczna, bity są również identyczne. Ten PSR i tak to dla mnie jest taki typowy The Crates po polsku, ale tak na serio to nie wiem akurat, czy to ma sens taki film nagrać, bo pewnie większość ludzi się w ogóle jeszcze nie interesuje, większość ma już wyjebane w to po prostu. Teraz, nie wiem, Blacha chyba nawet już nie jest aż taki sławny co kiedyś, nawet nie wiem co się u niego dzieje, czy on w ogóle teraz w Polsce mieszka, czy w Niemczech. Co tam w ogóle jest w środku? Mamy tutaj wodę, słody jęczmienne, pale ale, manachijski, chmiele, simcoe, columbus, centennial, czarna porzeczka, drożdże. Nie wiem kurwa tak dokładnie, no w sumie ta etykietka wygląda zajebiście, butelka jak butelka kurwa ze szkła, ale no nie wiem. Dajcie znać w komentarzach czy wy w ogóle takie coś chcecie pić czy nie. Znaczy, kurwa, co ja pierdolę. Czy wy w ogóle takie coś piliście? O to mi chodziło. No. Dziękuję za oglądanie. Obserwujcie mnie na Instagramie B0E3K. Wbijajcie do grupy na fejsie, jak i na Discord. Dziękuję za oglądanie. Elo. A i dzięki za 1000 followersów na Insta. Thank you.